Siemano, 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 zakolnikowki TV otwiera bardzo serdecznie drzwi do kolejnego materiału na Totalnych Dramaturgach, a dzisiaj sobie porozmawiamy o pewnej postaci, która w pierwszym sezonie była nawet ok, ale była dosyć jaka, natomiast pokazała dość mocny pazur w totalnej porażce w trasie, a mianowicie chodzi o Cody'ego, tak, o tego Ancimona, który, można powiedzieć, podkochiwał się w pierwszym sezonie, a potem był nękany przez swoją psychofankę Sierrę. No cóż, taka, można powiedzieć, taki dosyć ciekawy wstęp, ale tutaj przybliżę wam jego charakter na sam początek, więc zaczynajmy. Cody uważa siebie za super gościa oraz że potrafi podrywać dziewczyny, choć w rzeczywistości jest inaczej. Od razu po przyjeździe sprawia wrażenie cool osoby. Jego męskie uroki są znane, lecz nie tak dobre jak u innych konkurentów. Cody jest bardzo znany z bycia zauroczonym w Gwen, ale ta nie odzajemnia jego uczuć, choć z czasem go polubiła. Cody był lojalny wobec niej i bardziej niż być jej chłopakiem chciałby była szczęśliwa, o czym może świadczyć fakt, że nie miał nic przeciwko jej związkowi z Trentem. Podczas totalnej porażki w trasie, Cody przez większość czasu jest atakowany przez swoją fankę Sierrę. Pomimo jego protestów, Sierra nie dopuszcza do siebie myśli, że Cody nie jest nią zainteresowany, ostatecznie jednak Cody i Sierra się zaprzyjaźniają. I cóż ja mogę powiedzieć, jak najwięcej można pisać jego charakter. Mocno się podkochiwał w Gwen, natomiast mocno nie odzajemniał uczuć Sierry. I powiem wam, że Cody w pierwszym sezonie totalnej porażki, czyli na wyspie, uczestniczył w 9 odcinkach. Przez każdy dokładnie odcinek, przez każdy odcinek dosłownie próbował zaimponować Gwen na wszelkie możliwe sposoby, aczkolwiek na tyle jest szlachetny, na tyle Cody jest szlachetny, mimo że wąchał włosy Gwen, chodzi wszędzie za nią, wypytywał się praktycznie o wszystko dotyczące, czy ona go kocha, czy będzie z jej związku i tak dalej. W ostateczności dotarło do niego, że Gwen woli Trenta i nawet pomógł jej zbliżyć się do siebie w odcinku W górę strumienia, gdzie pod koniec odcinka, gdy już wracali z Wyspy Kości na Łałanakłę, czyli na Wyspę Łałanakła, pozwolił Trentowi Gwen usiąść w jednym kanu. Więc było widać, że chłop jest honorowym gościem, że jest takim typowym, wiecie, gościem, który uważa się za cool luzaka i w ogóle, to szczerze, Cody jest szlachetnym gościem. Ja tutaj gościa szanuję. Wiem, że chciał lasce zaimponować, co było naprawdę bardzo ciekawym wątkiem, mimo że Gwen odrzucała jego, jakby to można powiedzieć, zaloty, to też tutaj był ciekawy wątek pomiędzy nim a Owenem, gdzie zakład był taki, gdy oczywiście Cody zdobędzie stanik Gwen, to Owen do końca konkursu zbywa naczynia za Cody'ego. Więc ciekawy wątek, oczywiście poniekąd Cody wygrał zakład, dostał stanik od Gwen. No i Owen zbywa naczynia do końca konkursu, aczkolwiek nie nam zostało to pokazane, jak on te naczynia zbywa, więc prawdopodobnie ten wątek nie był kontynuowany, w mojej opinii, bo na tle każdego odcinka po eliminacji Cody'ego nie widzieliśmy, żeby Owen to egzekwował, więc praktycznie zakład się skończył wtedy, kiedy Cody został wyeliminowany w polowaniu złej woli, kiedy został poturbowany, więc właściwie ten wątek został tak naprawdę przerwany przez eliminację Cody'ego, ten cały, można powiedzieć, zakład, wygranie zakładu i tak dalej, więc tutaj no to nie było akurat egzekwowane. Szczerze wam powiem, tutaj Cody grał dosyć ciekawie, bardzo sobie dobrze radził w programie, ale szczerze troszkę szkoda, że tylko 9 odcinkach tak na dobrą sprawę występował na Wyspie Totalnej Praszki. Troszeczkę słabo mógł bardziej się postarać, aczkolwiek musiało tak, można powiedzieć, że musiało tak być w mojej opinii, bo Cody tak troszeczkę był taką postacią, która w niektórych wyzwaniach sobie radziła, bardziej, w których mniej. Na przykład bardzo dobrze sobie poradził podczas skoku z klifu, bardzo dobrze sobie radzi w innych wyzwaniach, na przykład w grze zbijaka, kiedy swoją taktyką, gdzie elektryzował piłkę do zbijaka, trafiał uczestników przeciwnej drużyny, bardzo sobie tutaj dobrze radził. Więc tutaj tak naprawdę nie ma na co narzekać. Oczywiście nie poradził sobie w wyzwaniu fobii, czyli rozbrajanie bomby pod presją czasu, czyli bomby śmieciowej, która no wybuchła mu prosto w twarz. I z tym wyzwaniem w odcinku 7 sobie kompletnie nie poradził. No i niestety odpadł tak jakby w odcinku 9, więc troszeczkę
jego wątek został tutaj, no, krótko poprowadzony, ale dosyć intensywnie, więc tutaj ciekawie mi się kod jego oglądała, aczkolwiek szkoda, że bardzo szybko odpadł w wyspie totalnej porażki. O, też pojawi się oczywiście w ekstrawaganckim obozu Yamanie, gdzie oczywiście sobie odpoczywał, ale także doznał oparzenia słonecznego, bo oczywiście wyszedł z założenia, że dziewczyny lubią brąz, ale oczywiście przedobrze z opalaniem się. I potem pojawia się specjalny odcinek Wyspa Totalnej, Totalnej Porażki, gdzie ma sojusz z Justinem, a także Owenem i Tylerem, gdzie razem współpracują, żeby zdobyć wojskę z miliony dolarów, ale poniekąd im się to nie udaje, ponieważ Cody wymyślił bardzo inteligentny pomysł, żeby związać się razem sznurem. I co jest ciekawe, to to, że gdy Owenowi zachciało się pójść wiadomo na dwójkę, czyli chciał załatwić swoją potrzebę fizjologiczną, no to walizkę podwiedził im Justin. Potem oczywiście wątek był taki, że Cody mówił Justinowi, że że paparazzi idą do Justina i oczywiście potem mu zawijali tą walizkę, ale poniekąd walizka ląduje w wodzie i chłopaki nie zdobili pieniędzy i sojusz tak naprawdę był w sumie wtedy nieważny. Ale przez to, że nie wpadli oczywiście do wody, tylko oczywiście nie skoczyli za walizką, to nie zakwalifikowali się, w sensie Cody nie zakwalifikował się dzięki temu, albo przez to nie zakwalifikował się do plan totalnej porażki niestety. No cóż, mówi się trudno, żyje się dalej, oczywiście potem widzimy Cody'ego, który jest w porażkowych braciach, w specjalnym odcinku planu totalnej porażki wyścig celebrytów. Oczywiście zespół się rozpadł po tym, jak Harold chciał grać solo. I potem przechodzimy do totalnej porażki w trasie i wątek z Sierrą. Szczerze? Tutaj Cody zajebiście sobie radzi, naprawdę jego rywalizacja z innymi drużynami. Oczywiście on był uczestnikiem Amazonek i jedynym był męskim uczestnikiem w tej drużynie. Był jedynym facetem w drużynie Amazonek, ale naprawdę zajebiście sobie radził. Umiał, jakby to można powiedzieć, poradzić sobie ze wszystkim dosłownie. I Sierra, która była nabolna, która wiedziała o nim, bo wszystkie na przykład wypapla na to, że ma urodziny w Prima April, czyli 1 kwietnia. Wiedziała o wszystkich jego alergiach, o fobiach, o traumach i tak dalej, i tak dalej. Praktycznie wiedziała wszystko o jego życiu i prowadzi o nim obszerny blog, który jest największym blogiem w historii totalnej porażki. Więc tutaj można powiedzieć, że Sierra typowa psychofanka, stalkerka. Ale poniekąd też dzięki Sierrze Cody zaszedł praktycznie do samego finału, no praktycznie odpadł w półfinale, bo półfinał się zakończył na początku 26 odcinka totalnej porażki w trasie i Cody odpada jako trzeci, więc tutaj naprawdę Cody zajebiście sobie radzi w totalnej porażce w trasie. W 14 odcinku na przykład znokautował Duncana, gdy ten oczywiście zarywał do Gwen, w sensie nie to, że zarywał do Gwen, ale było takie przyjacielskie spojrzenie, w ogóle przyjacielskie wymiana zdań. I wiecie, przyjacielskie podejście do siebie, to tutaj oczywiście zazdrości przyłożył Duncanowi w ryj, za co oczywiście tutaj Cody'ego szanuje. Bardzo sobie ostro radził w innych wyzwaniach, praktycznie był na tyle zdeterminowany, żeby pozbyć się tej Sierry, że praktycznie też w każdym odcinku dosłownie do pewnego momentu, dopóki nie zaakceptował jej przyjaźni i chęci przyjaźni z nimi i związku, to do tego momentu praktycznie Cody cały czas na nią głosował, co oczywiście Blenny nam wyjawiła w odcinku 20 Hiska Bujda, co jest dosyć ciekawe, aczkolwiek powiem wam, że mimo, że Cody był takim typowym chłyskiem, który był postrzegany jako taka typowa ślamazara przez większość uczestników, to dalej po raz w trasie pokazał, że umie postawić na swoim i dotarł naprawdę bardzo daleko i naprawdę mocno mu kibicowałem, bo to była jedyna pozytywna postać tak naprawdę w półfinale, niestety do finału się nie dostał, tylko oczywiście odpadł jako trzeci, ale naprawdę to była jedyna pozytywna postać, która mogła wygrać sezon, bo to niby, wiecie, Heather była bardziej taką już pozytywną bardziej postacią niż to było w sezonach 1 i 2, ale nie powiedziałbym, że do końca, ponieważ no nadal była tą postrzegana jako antagonistka, była, że antagonistką nie była, tylko taką bardziej wtórną antagonistką, już bym powiedział, że była tego sezonu, bo wiecie, wszystko zgarnia tak naprawdę Alejandro, jeśli chodzi o eliminację, manipulowanie wszystkim uczestnikami i nie tylko. Więc tutaj Hedda tak naprawdę nie nabroiła w tym sezonie praktycznie, że nic. No i Cody był tak na dobrą sprawę jedyną pozytywną postacią, był jedynym tak naprawdę bohaterem, który mógłby wygrać ten sezon, ale niestety się udało, ponieważ to przegrał wyzwanie bitnie z Alejandrą na łódkach, gdzie naparzali się oczywiście
Z tego co pamiętam, to było coś podobne do rekina. Trzymali tak jakby takie broń z rekina. Wiadomo, że to nie był prawdziwy rekin, oczywiście się okładali, no i Cody wpadł wtedy, pamiętam, że do wody i przegrał wyzwanie i odpadł jako trzeci. No cóż, szkoda, ale naprawdę przez relacje z Sierra, które sobie bardzo pozytywnie radzi, bo wiecie, był taki wątek, że ona mu ukradła ubrania, szczotkę do zębów, nie tylko, praktycznie kompromitowała go przy wszystkich, bo robiła mu wbrew własnej woli, na przykład masaż stóp. I tego typu rzeczy. Naprawdę ten wątek był powalony i szalony. Aczkolwiek uważam, że Sierra spowodowała to, że Cody już nie był też postrzegany jako taki typowy laluś, jak to było z nim w pierwszym sezonie. Mimo, że nie uważał go za takiego, ale był tak postrzegany przez większość uczestników w pierwszym sezonie. Co w mojej opinii było troszeczkę krzywdzące dla niego. Aczkolwiek tutaj chłop pokazał swoje, co potrafi w totalnej porażce w trasie. I szczerze, jakbym miał tak podsumować go, to chciałbym zobaczyć go w rywalizacji w nowym sezonie totalnie porażki. Aczkolwiek to raczej musiałby być każdy wątek z nim zresetowany do zera, bo tak czy siak są przesłanki ku temu, że wszystko będzie rebootem, więc mam nadzieję, że tutaj Cody będzie miał jeszcze większą szansę się wykazać, niż się wykazał w trzecim sezonie i mam nadzieję, że nawet by wygrał. Aczkolwiek to nie wiadomo, jak to będzie dalej z totalną porażką, jak te wątki zostaną poprowadzone, czy będą zupełnie nowe postacie, czy będą zupełnie jakieś tam nowe nawiązania do popkultur i tak dalej, tego akurat nie wiem, więc tutaj mogę powiedzieć, że to co nie zagrało w Koki w pierwszym sezonie, no to gości nadrobił w totalnej porażce w trasie z nadwiązką w mojej opinii, no. Mogę tutaj dyskutować, że wątek Sierra był taki siaki i owaki, bo czasami to można było to podciągnąć pod typowy taki stalking z jej strony, że ona była taką typową stalkerką, ale skoro on to zaakceptował, docenił to, co ona robiła dla niego, bo po niego to pomagało w wygrywaniu wyzwań Kodiemu, mimo że wiecie, zakłócanie przestrzeni osobistej, prywatności, no to nie było zbyt okej ze strony Sierra, ale no poniekąd pomagała mu. W każdym bądź razie pomagała mu i dzięki temu dotarł aż do samego, można powiedzieć, końca. No cóż, jak oceniam Cody'ego ogólnie, postać Cody'ego oceniam bardzo pozytywnie. Moim zdaniem na spokojnie tutaj Cody tutaj mi dostaje ocenę 8 na 10. Więc tutaj mogę powiedzieć, dajcie swoje typy, jeśli chodzi o opis Cody'ego. Czy uważacie, że to jest postać spoko, czy jest słaba, czy jest średnia i czy wam ten materiał się podobał. Pozostawiam komentarz wam. Jest to temu Zakolników TV. Trzymajcie się i cześć. Widzimy się w kolejnych materiałach o totalnych dramaturgach. Na razie i do zobaczenia. Pa, pa.